UFC 3 to pozycja obowiązkowa dla każdego fana tej najpopularniejszej organizacji na świecie. W grze będziemy mogli spotkać takie legendy jak chociażby Conora McGregora, Andersona Silvę, Demetriusa Johnsona, czy też naszych polskich wojowników Krzysztofa Jotko, Jana Błachowicza, Joannę Jędrzejczyk czy Karolinę Kowalkiewicz. Czy dasz radę pokonać któregoś z tych mistrzów? Wszystko zależy od ciebie. W UFC 3 wprowadzono zupełnie nową technologię Real Plater Motion, która odpowiada za to, jak zawodnicy reagują na kopnięcia, jak poruszają się w ringu, jak przyjmują ciosy i jak je wyprowadzają. Real Plater Motion to tysiące możliwych kombinacji płynnych ciosów i przede wszystkim realistyczność płynąca z rozgrywki. Wirtualne UFC jeszcze nigdy nie było tak prawdziwe i naturalne. Czym byłaby gra sportowa bez kariery dla pojedynczego gracza? W UFC 3 możesz rozpocząć swoją karierę od najniższego szczebla, aby później zostać wybranym przez jednego ze skautów właśnie do najpopularniejszej organizacji na świecie. Po raz pierwszy w serii gier UFC możemy dokonywać wyborów także poza oktagonem, które bezpośrednio przekładają się na zainteresowanie naszą osobą i naszą medialność. A to wszystko w ciekawej i wartkiej historii dla pojedynczego gracza. Aby stać się najlepszym i najmocniejszym wojownikiem, musisz dysponować pewnymi umiejętnościami. W UFC 3 na początku twojej przygody jesteś całkowitym żółtodziobem. Nie dysponujesz żadnymi specjalnymi zdolnościami, nie posiadasz żadnych ciekawych atutów. Co natomiast istotne, to fakt, że twój zawodnik jest w pełni plastyczny, w związku z czym możesz ulepić go w taki sposób, w jaki tylko chcesz. Realizm w UFC 3 jest na bardzo wysokim poziomie. Pamiętaj, że każdy cios trzeba ćwiczyć i nie zapominaj o tym, aby swojego bohatera przede wszystkim rozwijać w zrównoważony sposób. Jeśli natomiast znudzi ci się tryb kariery, to nie pozostaje nic innego, jak tylko zerknąć na możliwości wyboru trybów, jakie daje nam UFC 3. W każdym momencie możesz dołączyć do meczu online multiplayer wraz ze swoim znajomym. No bo czy jest fajniejsze uczucie od tego, gdy pokazujesz swojemu koledze w oktagonie, kto tu tak naprawdę rządzi? Do tego, jeżeli nie jesteś fanem parteru, zawsze możesz wypróbować tryb stójki, w którym, tak jak nazwa wskazuje, walka toczy się tylko w stójce. Podsumowując, UFC 3 to gra sportowa PEGI 16, wydana na konsole Xbox One oraz PlayStation 4. Jest to gra oferująca tryb single player oraz multiplayer i jest to idealny prezent dla fanów akcji, sportu i bijatyk.